Witam Was, moi drodzy widzowie. Nie wiem właściwie z jakiego powodu nagrywam ten odcinek, ale pewnie dlatego, że live nie wypalił i z takiego, że no live miał trwać do 6, a ja chcę Wam udowodnić, że ja faktycznie do tej 6 siedzę, a patrzcie tutaj, nie wiem czy będzie się coś widzieć, jest 4:07. Tak, ja jeszcze. Tak, ja gram w tego CS-a od 10 godzin. Ale nie jest aż tak źle, na pewno. To mam wam powiedzieć. Chciałem ogólnie tutaj się. No kurde, nie wskazuję. Chciałem ogólnie się wypowiedzieć w sprawie tego live'a, że nie wypalił i tak dalej. No bo no staraliśmy się, zapowiadaliśmy, przygotowywaliśmy się. Nie wiem jak długo, bo no parę miesięcy. I ogólnie przepraszam, bo mam trochę chrypę, kaszel. To muszę Was za to przeprosić też. No live miał trwać 12 godzin, wytrwał zaledwie około 5 bodajże, czyli od jakichś 6 godzin nie jest transmitowana transmisja. Ale ja dalej gram, tak? Według tego, co powiedziałem, bo nie poddajemy się tak łatwo. Nie jest najgorzej. Ale po prostu naprawdę mi jest żal tego, że nie wyszło, bo tak jak mówię, jak się człowiek długo przygotowuje, nastawia się na coś i później się okazuje, że internet akurat tego dnia nawali i że nie wiem, ale po prostu to wyglądało tak, że gramy sobie, nagle na 5 minut robi się offline, czyli urywa tak jakby 5 sekund live'a i jedziemy dalej, czyli nie wiem, tutaj jestem w tym miejscu, zaraz widzicie jak jestem w tym miejscu, to by nie przeszkadzało praktycznie nikomu, bo to się zdarzało raz na nie wiem 10 minut, natomiast gdyby się tylko nie gdyby się tylko nie zaczęły dziać dziwne rzeczy w stylu wywala na 20 minut, no bo ludzie, no ja rozumiem jak utnie 5 sekund, ale później nie ma 20 minut live'a i co jest grane, halo, luju, 30 minut i taki widz w tym momencie nie wie o co chodzi, dlatego przerwałem, bo ja mógłbym to tak prowadzić do 6 rano, ale no jaki to ma sens, bo moim zdaniem to nie ma absolutnie sensu żadnego. No patrzcie, tak długo gram w tego CS-a, że mi coś teraz nie wychodzi, bo wcześniej było całkiem ładnie. Chłopaki też za długo nie wytrzymali. Nawet całej nocy nie dało rady, bo Filip chyba poszedł o 22, mroczny o 23, no to ach, chciałem podnieść kałacha. No. Później się zostałem sam. I tak mówię, od tej 23 siedzę i napieprzam w te boty. Dobra, nie idę na jeżeli wam to przeszkadza, że ja kaszę, to ja najprościej nie będę nagrywał przez kilka dni do momentu, aż się skróję, ale ten film po prostu czułem, że muszę nagrać, bo no jeszcze jak ja po prostu nie wychodzi mi teraz, no. Nie rozumiem w ogóle dlaczego. Nie, tak być nie może. Natomiast nie wiem, ja wam to wynagrodzę albo w taki sposób, że zrobię sobie jakiś maratonik. Żebym ja jeszcze ten maraton nakręcił, bo ja już ostatnio parę razy zapowiadałem maraton i coś się za bardzo do niego zabrać nie mogłem, no bo żeby to mi się jeszcze tak chciało strasznie nagrywać, bo ostatnio coś mi się nie chce w ogóle. No dobra, wakacje, 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 wakacjami, ale takie same podejście jak i wcześniej, no. Ja zapowiedziałem sobie, że ja nagram 350 minut w ciągu tych 2 miesięcy, ale coś mi się to nie widzi, jak ja ostatnio tak się zapuściłem w nagrywaniu, bo kilim raz na 3 dni
to raczej nie za dobrze. Tak średnio nawet bym powiedział, to wychodzi. No, zapuściłem się, naprawdę to nagrywam. Nie mam ostatnio mało czasu na to. Ej no, przegrywam 2 do 1, no tak być. Halo, luju. Co prawda te debile nikt ze mną nie poszły, tylko oni poszli na A, nie wiedzieć czemu. Asekurują A jak bomba jest na B, jakie debile. Nie mogę. Nie da się grać z tym dotarli. Wcześniej to jeszcze dobrze graliście, nie denerwujcie mnie, nawet idę na A. Mam takie załamanie nerwowe, że nawet mi gra nie wychodzi. A naprawdę się zdenerwowałem, że mi ta transmisja nie wyszła, bo ja się nastawiłem, że będzie dobrze, że się uda. A tutaj widzicie. Ani za bardzo nie wyszło, bo... Debil. Czy on ma jakieś cheaty, bo ile ja razy w niego trafiłem, no... Biorę pakę. I tak. Ja ogólnie, słuchajcie, wam powiem, że w niedzielę teraz będzie premiera tego Kurhan World Season 2, tak? Czyli bardzo fajna... A macie. Bardzo fajna seria fabularna, nad którą się staraliśmy, więc mam nadzieję, że tak jak było zainteresowanie pod zwiastunem, do którego zresztą link macie w opisie, będzie zainteresowanie również serią. Również macie link do dwóch części live'a, bo oczywiście te wyszły dwie transmisje w sumie, no bo buforowało się wszystko, musieliśmy to poprawić po prostu, a i tak nie wyszło. Macie link do obydwu transmisji, tak jak do tego zwiastunu całego nieszczęsnego. Natomiast, tak jak mówię, ja się poddaję na razie. Ja sobie albo muszę zrobić przerwę, bo... Niezbyt. Pozdrawiam w ogóle ekipę, pozdrawiam nową przygodę całą z grupy. Pozdrawiam całe Kurhan Studio, KS Team Blue i KS Team Black. Chciałbym powiedzieć, że ja teraz jestem załamany, bo teraz początek wakacji i ja wyjeżdżam dopiero w sierpniu gdzieś, żeby sobie odpocząć, a wszyscy wyjeżdżają na początku, więc ja zostaję po prostu sam w tym momencie. Jedyne co mi zostaje to nagrywać na YouTube, no bo no, co będę robić? No to znaczy będę siedział pewnie gdzieś tam, nie wiem, do akwaparku sobie pojadę, czy to, no, to będzie coś fajnego, ale tak to wiecie, to samemu, bez kumpli, bez... tak to nie ma, no to samemu będę siedział. Znaczy niby mi to nie przeszkadza, będę mieć przynajmniej luz trochę, no bo każdy potrzebuje sobie odpocząć, tak, ale wiecie, lepiej się odpoczywa z kumplami niż tak solo. Nie jak to brzmi normalnie, lepiej się odpoczywa z kumplami. Kurde blado, co to jest, Kurhan, co ty tutaj odwalasz? Wywalasz tutaj odcinek z CS-a, na którym się żalisz na wszystko, na swoje życie, no ale... Ale przykro mi, no ale tak jest, życie jest brutalne i trzeba się z tym pogodzić. I przynajmniej może ja jestem takim pesymistą, no ale zależy jak to uważa, nie wiem, bo ja ostatnio mam tak, że jak tylko zacznę myśleć optymistycznie, jak mam jakiś super pomysł, to przykładem jest ten live, nie? Ja zaczynam coś robić, myślę sobie o tym, jak to fajnie wyjdzie i wszystko się posypie i tyle z tego będzie, no ale niech to wszystko diabli weźmie. Ja sobie jakoś poradzę, zrobię wam maraton z CS-a, skończymy na pewno LEGO Marvel, bo to jest, ta gra mi się już nudzi, a zostały no chyba tam 3 etapy, no to sobie przejdziemy, będzie spokój. No, albo jakieś strzelanki, nie wiem, Paydaya miałem skontynuować. Nie wiem, dużo tego będzie. Naprawdę. Ja się postaram teraz narąbać cholerę filmów, wynagrodzi wam to, że
bardzo długo nie nagrywałem praktycznie, że ten live nie wyszło. Teraz wiem, że gadam od przez kilkanaście minut jedno i to samo, ale jak mówię, to jest dzisiaj, właściwie to wczoraj, bo to było przed północą, jeszcze załamanie nerwowe. No i już świta, to nawet nie ma co kończyć, bo gram dalej. A, plecy, dobra. Myślałem, że on cały czas strzela. Jak tylko biorę taki głęboki oddech, to mnie od razu gardło drapie. Pomocy, ludzie. To jest jakiś żart. Może jestem nienormalny, może tak, że takie mam poglądy na to wszystko, może przesadzam. Ale coś mi ostatnio naprawdę życie dowaliło. Przez te ostatnie kilka tygodni. Ale ja naprawdę nie mogę się doczekać teraz, aż będzie w niedzielę premiera tego Fortnite, bo chcę zobaczyć, co wy powiecie, bo naprawdę się staraliśmy, długo to robiliśmy. Kuźwa! Jak to mnie mogło zabić na taką odległość? Dobra. Ładnie, nie powiem. Ej, a co ja miałem w ogóle powiedzieć? Bo nie pamiętam, bo chciałem coś ogłosić. Ale w efekcie końcowym nie ogłosiłem, tylko się wam tutaj... Dobra. No. Tak się to... Ludzie, pomocy, ludzie, co... Weźcie mi, napiszcie coś miłego w komentarzu, bo... Ja mam dość. Ja, słuchajcie... Co do tego kanału, to są dwie opcje. Jedna jest taka, że będzie maraton, że pierdzielne ze 100 filmów. A druga jest taka, że będzie w cholerę długa przerwa. I teraz pytanie, które wy wolicie, bo pewnie 100 filmów. No ale co ja mam powiedzieć? Mam teraz problem, mi się w ogóle ostatnio nie chce nagrywać. Ja... Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie będę się wam tutaj żalił cały odcinek. Gramy sobie w CS-ika. Gramy sobie w Counter-Strike. Elegancko. Nie będę wam się tu żalił moimi problemami, bo to nie ma sensu. Kurwa mać. W ogóle... Nie da się oddychać po prostu. Co to jest? Co się dzieje? Patrzcie, wakacje. Wczoraj odbierałem świadectwo. Dzisiaj mam kaszel, który mi nie daje spokoju. Depresję, nie, no depresję to może nie, ale strasznego wkurwa, bo mi live nie wyszedł. Taki, na którego się tak napaliłem i po prostu... To jest jakiś hans. Naprawdę umie życie czasem dowalić. Nie chcecie tego robić. Teraz proszę mi napisać w komentarzu, kurhan jesteś nienormalny. Przepraszam. Ja bym to jeszcze powycinał, jakby to nie było co 5 sekund. Nie powinienem tego nagrywać.
Ale dziwne, że jak robiłem jeszcze tylko live'a, to tak nie chyrlałem strasznie, a teraz tutaj na coś się tak jakoś mi gorzej na to gardło, ale. Jakoś sobie dam radę. Halo, ej! Czegoś nie zaśmiecił, dobra. Se pogadałem. Powiedziałem, co mam. Zapewne w ogóle w poniedziałek The Walking Dead seria będzie. To teraz robimy, słuchajcie, albo przerwę, albo. Albo przerwę, albo. Maraton, tak jak mówiłem. Proszę skomentować. Jak uważacie. Pierdziele. Proszę skomentować, jak uważacie. Czyli, że albo jestem nienormalny, albo że. Albo że jestem nienormalny. Albo coś miłego, żeby mi humor poprawić, ale prędzej, że jestem nienormalny. Chciałem, żeby ten film trafił do kilku osób i pewnie im to wyślę po prostu. Kij, że się live nie udał. Nie wiem, o której wyjdzie ten odcinek. Pewnie gdzieś koło 5:30. To jeżeli ktoś z was wytrzymał do samego końca i wysłuchał durnego kurhana, który pieprzy głupoty, bo mu live się nie udał. To dziękuję za oglądanie, za to, że mnie wysłuchaliście. Zostawcie lajka na pocieszenie. Oczywiście nie musicie, tylko jeżeli chcecie. Będę grał przez następne 2 godziny, aż do 6:00. Z wami się żegnam. Na razie.